Witam was wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Demon, a to jest kolejny odcinek z Pokémon Leaf Green. Mogę mieć trochę głos zaspany, bo niedawno wstałem. No jeszcze kawy nie wypiłem i tak to wygląda. Nie mam ochoty w ogóle kawy pić, bo tak... Nie, jakoś tak w ogóle nie. Herbatę sobie zrobiłem, będę sobie popijał co jakiś czas. Radziłbym wam zrobić to samo, czyli zrobić sobie herbatę i też popijać co jakiś czas. Bo moje suche żarty mogą niekiedy was tak wysuszyć, że może być problem. Tutaj ponoć jesteśmy teraz w tym kanionie. Ponoć. Dzisiaj się postaramy dotrzeć do kryjówki roketów. Do tego ich tam magazynu. Czy czegoś tam, wiecie, to co zamknięte było, tam hasła były i takie pierdoły. Mamy jedną część hasła, potrzebna jeszcze druga. Potrzebny nam drogocenny kamień. Kamień trzeba oddać do tego naukowca. Pierdoły tego typu. Wiecie o co chodzi, tak? Wiecie o co chodzi, także nie ma problemu. Tutaj ponoć trzeba użyć ruchu kat, także kat. Udało się. To jest ponoć jakiś język Pokémon Braille'a. Braille? Pokémon Braille czy coś takiego? Język Braille'a Pokémon. O co w tym chodzi? Jak to odczytywać? Do tej pory nie wiem, nie interesowałem się, sorry. Teraz tak. Mam jako taką instrukcję, jak do tego kamienia dotrzeć, także to będzie pewnie w górę. Czytałem trochę poradnik, jako że byłem ciekawy, co to dalej robić, więc poczytałem sobie trochę poradnik. Tu będzie tak, albo w lewo, albo w dół, ale podejrzewam, że w lewo jednak, czyli to będzie tutaj. Dobra, to będzie co? To będzie, no right, ale patrzcie, jak to odczytać, że to będzie right? R, I, G, H, T. Nie wiem. W sumie nie wiem, jak się czyta te, czy to jest naprawdę odniesienie do rzeczywistego języka Braille'a, czy nie. Nie wiem. Nie znam języka Braille'a, więc... Cóż, no nie potrafię nawet tych tutaj odczytać. Pierdół. Znalazłem szafir. Daj to. Uciekam. Rokeci. I coś tam. No i kutas mi zabrał szafir. Tu jest coś napisane. Niestety ni cholery nie jestem w stanie tego odczytać, bo nie znam języka Braille'a. Cóż. Zabrałeś mi kamień, ty... zły człowieku. Chciałem cię już jakoś wyzwać, ale powstrzymam się. Teraz tak, Kajrześ Polas. Jak ja mam cię złapać? W zasadzie on poleciał do tych kryjówki roketów, tak? Tak. Więc pewnie tam będzie. Jako, że mam już drugą część hasła, przewinąłem wam to, bo to tam ten koleś pierdolił głupoty, że ahaha, wykiwałem cię, jesteś debilem i tak dalej, to coś takiego gadał. To przewinąłem to. Trzeba teraz cisnąć do kryjówki roketów, czyli ja stąd będę mógł. Nie. Będę musiał płynąć na szóstą wyspę. Siema kolego, witaj. Oder. 7, 5. Ja jestem na szóstej wyspie, a to nie, na Five Island było chyba. Na piątej wyspie. Mam rację, czy nie mam racji? Powiedzcie mi, mam rację? Mam rację? Odpowiedzcie, no co? Czekam na odpowiedź. Tak, mam rację, tutaj jest Rocket Warehouse. I tu jest druga część hasła. Zdobyta od naukowca. Od kutasa, nie od naukowca, bo tu kutas był. Odczepcie się ode mnie, poksy. Nie chcę z wami walczyć, sorry, ale niestety. Dobra, chłopaki. Demon wpisał dwa hasła. Golden Need Log. Jech, jest na chancy. O, otwarły się. Dotarłem do tego magazynu roketów. I teraz tak, trzeba zapisać grę. Tutaj coś zrobić. O. Trzeba to przejść. Czy to będzie proste, czy to nie będzie proste? Zobaczymy. Tu na pewno. O jest, co tu się dzieje? Tu muszę jakoś przejść tędy. Czyli tamtą drogą. Dobra, zaraz spróbujemy. Najpierw tutaj. Chcę oczywiście wszystko zebrać, dlatego będę się starał w jakiś sposób to ogarnąć. O, dobrze. I teraz jeszcze tam było, ale to za chwilę. Tutaj. Perła. Ale niestety torba jest pełna, nie da rady. Zaraz. Jak to teraz ogarnąć? Najpierw trzeba tutaj pewnie wejść. Kaj, ja lecę. O Jezu. Patrz. Upgrade. Ale znowu bug jest full. A upgrade jest potrzebny do, już wam mówię. Do ulepszenia Porygona, tego takiego informatycznego Pokemona. A teraz mogę użyć na kimś, no what? Any effect, no. Ja ci zaraz dam any effect.
Bo trzeba je uleczyć najpierw. A to nie ma problemu, nie ma problemu, nie ma problemu. Czekaj. Hyper. Gdzie miałem te potiony mniejsze? Kurna mać. Nie mam tych potionów chyba mniejszych. Albo mam, ale gdzieś w góry. Potion. O, są. Ninetales. Golem. W zasadzie golem to... No dobra, niech będzie i tak. Dragonite. I tutaj będzie baba. I teraz możemy tego używać. Nie wiedziałem, że trzeba mieć maksymalne te, że trzeba wymaksować najpierw życie Pokemonów, żeby mogły przyjmować te takie proteiny. Chociaż to w sumie było... To damy na przykład jeszcze, no nie wiem, babie. Wanteny efekt, super. No golemowi, Raist. Dragonite'owi, wanteny efekt. No to na przykład Blastoise'owi, wanteny efekt. No to na przykład temu nie da rady. No to na przykład Mimikryowi, no podniosło. Dalej, co my tu mamy? Clean and Stack Iron. To defense podnosi. Teraz, który ma tu defensa mało? Z tych wszystkich moich kolegów. Ten defa ma 111, czyli tak przyzwoicie. Ten ma ile? 140, czyli też w miarę. Ten to ma w ogóle, bo to jest kamienny Pokémon. Ten ma defa, no tak jako tako. Temu to by było dobrze atak podbić. Ten ma defa też dużo. I ten ma defa dużo. To tak by wychodziło, że Mimin ma chyba najmniej. Czy mi się wydaje? Mimin albo Ninetales. Dobra, no to na Mimeinie albo na Ninetalesie. Want any effect, czyli na Mimin. Want any effect, cholera jasna. Dobra, to golemowi? Dragonite jeszcze tam miał. No want any effect, co ty taki honorowy, że nie chcesz tych protein przyjmować, ciulu? Dobra, niech będzie golem. Nie da rady? O cholera. To chyba na żadnym już nie mogę tego użyć. Szkoda. Szkoda. Może to po jednym trzeba im tam dawać. A tak. To by Mimikryowi się przydało. Ale łą ten efekt. No właśnie, widzę, że chyba teraz to nie da rady ich podładować jeszcze. No skoro mam już te proteiny, to bym ich używał. Ale patrzę, że teraz żaden mój kolega tutaj nie chce tego przyjąć. Widać, zmęczyli się już żerciem tych protein. Co to jest? Flamethrower. No dobra, ale weź jeszcze raz. No, udało się. Hodora chcę użyć. Dobra, flamethrower? No, jako tako. A, w ogóle. Wiecie, jak się nazywa dobry japoński napastnik? Piłkarz? Nie wiecie? Kiwa jako tako. Śmieszne, nie? Bardzo śmieszne. Dobra, jak tu dalej? Tutaj damy. Nie do końca tak, jakbym chciał, no ale dobra. Co ty tu chcesz? Warehouse, tak. Machop. Flamethrower, co, czemu nie? Machop znowu? No to jeszcze raz. Powtórka. Jeszcze tu masz twardszego chopa, ale no. Te mięśnie nie dały rady powstrzymać moich płomieni. Ale to pięknie zabrzmiało, tak majestatycznie. Dobra, poczekajcie, jak to dalej ogarnąć? Jestem tu, a potrzebuję dotrzeć tam. Czyli jakoś do góry by pasowało pójść. O, ale no nie do końca w ten sposób. Tutaj jeszcze jest jakoś? Nie, tutaj nie da rady. Kuźwa. No i wróciłem się na miejsce końcowe. Na miejsce początkowe w zasadzie. O dupa. A, no super po prostu. Nie mogę dotrzeć tam. O co chodzi? Dlaczego? Ale trudne jest ten Rocket Warehouse. Kurde mać. Łeek. To jest prosta minigerka. Bo to nie jest trudne, to jest banalne. Ja jako debil nie potrafię tego przejść. Nie mogę uwierzyć, że byłem aż do tego stopnia debilem. No ale coś, człowiek się uczy przez całe życie. O Jezu, tu źle polazłem. No nie, znowu jeszcze raz. Dobra, czekaj, wczytam sobie. Trzeba tak dać tu. I teraz po prostu się kuźwa wrócić. Tak. Po prostu się do cholery wrócić. Tyle. Serio. Dostałem TM. Zajebioza. A gdzie dalej iść? Czekaj, bo na tym filmie tak tylko chwilę zauważyłem, popatrzyłem, co tu dalej robić. Teraz tu. A no i tu. Dobra, coś tam chcesz ode mnie, zaraz w dupę dostaniesz. Nie denerwuj się. Dostaniesz swoją partię. Pierdzielu.
Nie ma problemu, hypno. Nightlight będzie się teraz walił sam. Tak jest. O, może niekoniecznie, dobra. Jakoś ci się udało, Ninetales, gratuluję. I teraz tak, Hyper Potion. A doładujemy go, co sobie nie doładujemy. Mamy tych, kurde, miksturek od cholery, więc czemu nie, czemu nie. A, myszkę chyba widzicie, sorry. Albo nie widzicie, nie wiem, czy mam w programie to ustawione. I teraz ty. No chodź, chodź, pokonam was szybko. Pójdę dalej, będę miał z głowy. Ty jeszcze, Flamethrower. No pod wpływem ognia jesteś, no i się stopiłeś. Ty kałużo szlamu. Ten tak samo. O cholera. Ninetalesa trzeba z przyczyn naturalnych wymienić. No gdyby to był Flamethrower, to już by hopa nie było, no ale... Ale nie jest, niestety. Ground Mimin spróbujemy. Chociaż Mimin ma i tak w cholerę tego, wiecie. W cholerę i tak ekspama, no ale już nie mam kogo wstawić tutaj. Dobra, nie pierdziel mi, denerwujesz mnie tylko. Denerwujecie mnie wszyscy, drokeci. Tu podładujemy go trochę. O. Teraz, kurna, pasowałoby trochę mu ataki podbić, ale z racji tego, że te mikstury, które odnawiają ataki, są ograniczone w grze, nie da się ich kupić, to je będę oszczędzał. Może na początek babeczkę weźmiemy. Siema. Coś tam chcesz ode mnie, fajnie. Pobić cię. Cut. O cholera, bite. O cholera. Rock smash. O cholera. Problem jest. No baba, no. No baba, no nie weź mnie, nie denerwuj. No i Dragonite wszedł, się nawet nie interesował, o co chodzi, tylko walnął raz. Jak ja ukocham te Pokémony tego typu po prostu, które wybuchają i przy okazji twojego też Pokémona zabijają. Rollout jeszcze jeden. No golem, proszę cię, no co wy tu odpieprzacie, wy morony? Już... Bez przesady, no kuźwa. O no! Teraz to wystawiłem, ta, Mimina wystawiłem, super, Blastoise, weź ich tam, zabij. Surf, no kurna, nareszcie, myślałem, że nigdy go nie pokonacie. Zresztą to jest dopiero, kuźwa, przydupas roketów, a co to będzie przecież dalej? Masakra jakaś, patrzcie, co tu się stało. No spustoszenie. Jezu. Nie mam pytań. Nie mam pytań po prostu. Dobra. Super nie chcę, hyper chcę. Jasu cię sunę, no kurde tragedia, no chłopaki. Co wy żeście tu odwalili za manianę, naprawdę? Jeden was bije, drugi was bije, trzeci was bije, no... Dopiero no... Gdybym nie blastoise, to bym to prawdopodobnie bym tutaj nie przeżył, no kurna. Chłopaki. Szafir, no i pewnie chcesz... A, walczyć, no to normalne. O, o, na babę, no to da, baba jest ziemny, także... Nie ma problemu. Jak najbardziej za. Tylko co by tu na elektryczne działało? Bite na początek weźmiemy. No, jako tako, powiedzmy. Porygon, czy chcesz zmienić Pokemona? Nie, Porygon to jest chyba normalny, z tego co pamiętam. Rock Smash, super. Baba, tylko nie tłucz się sama po ryju, dobra? O Jezu, zaczyna się. Dobrze, dobrze, baba, świetnie, elektrod. Bite. Jeszcze raz? Jeszcze raz? W ogóle babie muszę dać jakiś taki atak, który jest... Który ma moc, ale... Baba to jest jeden z tych Pokemonów, które noszą te ataki HM, no nie? Więc ciężko mi jakiś atak usunąć, żeby... Miejsce... Po prostu zostawić miejsce, zwolnić miejsce dla jakiegoś ataku konkretnego, więc ciężko mi jest ogarnąć jakiś atak taki, który byłby w miarę. Ale no poszukam, ale coś wątpię, czy takowy atak będzie istniał, który ja chcę. No i zaczyna się. Baba teraz jest zamrożona. Dziękuję. Ice Beam, no nie za bardzo, no ale jeszcze raz. Bardzo dobrze. No pokonałem Kutasa, ale coś bardzo szybko mi te Pokemony giną. To jest bardzo niedobra rzecz, mi się bardzo nie podoba. Escape Room, już nie będę się przeciskał przez to. No tam w sumie miałem łatwą drogę, ale walić to.
Ja pieprzę, co oni tu za manianę odwalili? No to tragedia była, widzieliście co tam się działo? No to... tragedia, muszę naprawdę ich podkoksić, bo jak tak dalej pójdzie, to ta liga to mnie w przedbiegach zniszczy po prostu. No to tragedia, tragedia, no nie sądziłem, że będzie aż tak ciężko. Przecież sądziłem, że to takie levele Pokemonów to dadzą sobie radę w tym, a no... nie. Nie, trzeba będzie jeszcze podbić. 65 to jest minimum na ligę, podejrzewam, jak nie 70, zobaczymy na który podbije. Mam ten szafir, podejrzewam teraz, tak? Ale to nie w tych. To w tych. Szafir. No właśnie. Podejdziemy do typa, damy mu szafir. No i tyle, ja już mam dość. Selio. O, ten gem to rzeczywiście jest taki dobry, dobrze paruje się z Rabim. Z Rabi, Rubinem. Szafir z Rubinem, tak? Dużo przeszedłeś się zdobywając go, prawda? No nie musisz mi mówić, to na pewno nie było proste. Bardzo ci dziękuję mimo wszystko. Zaraz będzie wszystko działać, daj mi tylko moment. Dobra, teraz wszystko jest okej. A co, kopiesz tą maszynę, żeby zaczęła działać? Bo tak to wygląda. Jest połączona z Lanet. Co to jest Lanet? Demon, udało mi się to zrobić. Dzięki temu możesz się wymieniać z trenerami z regionu Hoenn. Mhm, nareszcie działa, tak. Dziękuję, dzięki tobie moje marzenia się spełniły, kolego. Bardzo ci dziękuję. I teraz jako dodatek wiecie co możemy zrobić? Iść złapać legendarnego Kutasa. Ale jakiego legendarnego Kutasa? A takiego co ma 70 poziom. Siedzi w jaskini, sam. Jest efektem... efektem złych eksperymentów naukowców. Wiecie kto to jest? A jak nie wiecie to zaraz zobaczycie. Tylko zaraz. Gdzie on dokładnie był? On był tu? Virdinian? Nie Virdinian. Ale po to poczekajcie, zaraz ogarnę. Powder City, Road Fire for... nie. Fly, jeszcze raz. To było tu, Powder City. Tak? Nie! Ale jeszcze odnowię sobie Pokemony tak na chwilę. Żeby nie było. Tak, fajnie, cieszę się. Okej, była ta jaskinia. No to tu na pewno nie. Cerulean Cave, to tu było. O, to. Pokemony, no w miarę powiedziałbym. Możemy dzięki temu startować, zaraz. To trzeba inaczej tutaj dojść. To nie tędy się idzie, chłopaki, dziewczyny, spokojnie. Wy tu stoicie od tego momentu, jak was pokonałem, jeszcze nadal tu stoicie? No nie oceniam, ale to trochę dziwne. Dobra. I teraz tak, przepłyniemy sobie tutaj. Tu jest jaskinia, która była wcześniej zamknięta. Zresztą widzieliście. O, teraz typka nie ma. Nie ma go! Nie ma! Zniknął! Poszedł na obiad, a ja w tym czasie wejdę do tej jaskini i złapię tego fiuta! Ale najpierw zapiszemy grę. Warto zapisać grę. Przed w ogóle walką z samą legendą też zapiszę grę. Co tu można było zrobić? Tutaj ta jaskinia jest taka w miarę przykokszona, także... podejrzewam, dosyć ciekawe rzeczy można tu znaleźć. Bez repela na razie będę tutaj chodził. Ciekawy jestem, co ja tutaj znajdę. Parasek 61. Rocksmash. O Jezus. Rocksmash. Ale ja nie rozumiem, ten Rocksmash to powinien go na hita brać, bo to przecież jest kamień. Ale no, nieistotne, ja patrzę, że jak tutaj będziemy z golemami walczyć, to Blastoise sobie poradzi. Nawet sobie nie poradzi, tylko będzie świetnym wyborem. Surf, o, tak jest. Co my tu mamy? Full Restore. No dobra, niech wam będzie. Ja nie chcę parasektów, gro, na serio, naprawdę, ja nie żartuję. Parasekty to nie są dobre Pokémony na ligę, serio. Nie musisz mi ich podrzucać co chwilę, spokojnie, dobra. Tu mamy jakiś Pokeball. 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 Dup. Co tu jest? Full Restore. Może się przydać wam, powiem, Full Re... No kurde, ja dopiero, no nawet się nie odwróciłem, a już mnie druga rzecz atakuje, jakaś dziadostwo. Chłopaki, spokojnie. Elektroda można tu znaleźć. Macie moje uznanie. Nie sądziłem, że tutaj elektroda znajdę, ale no kurna mać, dobra. Popatrzyłem sobie już, co można tutaj ogarnąć. Teraz daj mi repel. Dobra, dziękuję. Okej, i teraz się szło chyba albo tędy. No nie wiem, ja naprawdę teraz zgaduję, bo nie mam pojęcia, gdzie się szło. To jest, opatrzę, jeden wielki labirynt. No, super opcja. Po prostu super sprawa. Zobaczymy, czy mi się uda dotrzeć do tego
kolegi legendarnego, bo to też jest troszeczkę problem. Mogę do niego nie dotrzeć i gubić się tu z godzinę. Ale miejmy nadzieję, że tak nie będzie. To by było trochę smutne. O Jezu, po to się przyciskałem, żeby teraz na końcu drogi zobaczyć, że jest ślepy zaułek. Super sprawa. Dobra, tutaj mogę jeszcze dojść, dotrzeć. Aha, aha, aha. Teraz tu. Mhm. No, no i ślepy, znowu ślepa. No kurna mać, ile tych ślepych będzie? Tędy? Repel przestał. O, kadabra! No, kadabry się nie spodziewałem tutaj w sumie. Cerulean Cave, tutaj teraz. Uuu. Czyli chyba w miarę dobrze idę. Dobra, nie, jeszcze raz repel. Sądziłem, że mnie nie będą atakować, ale widzę, nie mam co na to liczyć. Tutaj jest woda, ale po co mi to... O! Tam już tego kutasa widzicie, tam w dolnym lewym rogu. Tam jest, no, naprawdę tam jest. Widzieliście go? Widzieliście? Widzisz tam go? Nie widzisz? A to spójrz jeszcze raz. Jest tam, jest. Stoi kutas i czeka tylko na to, żeby go złapać, ale no... Nie będę go łapał w Masterballa, bo ponoć w Masterballa się łapie te legendarne psy, którego to psa jeszcze ani razu kuźwa nie widziałem na tym save'ie. Ale może jeszcze kiedyś, chociaż raz mi wysko Ultra Ball przyda się do łapania tego fiuta. Jak się teraz szło tutaj? No. Tędy, dobra. Czyli jednak chyba dobrze poszedłem. Tam chyba nie zebrałem kilku przedmiotów, ale te przedmioty są nieważne. Ważny jest on. Legenda. Dobra, safe oczywiście. Na F2. Wow. To jest psychiczny Pokémon. I teraz tak, psychiczny. Na kamień nie będzie działał chyba, nie? Na Majmina też nie powinien działać. Spróbujemy golemem go na razie. Mew. No i to jest kolega legendarny na 70 levelu. To jest Mewtwo. Przechodzenie nim ligi byłoby trochę... pójściem na łatwiznę, mi się wydaje, dlatego nie będę go zmieniał z Majminem miejscami, tym bardziej, że do Majmina się już przyzwyczaiłem, Majmin się przyzwyczaił do mnie. Dosłownie jesteśmy ze sobą jakby złączeni, nawet nie dosłownie, nawet nie w przenośni, tylko dosłownie, bo liną mnie związał ze sobą i muszę go na plecach nosić, no nie da rady, a taki węzeł zaplątał, że to... Takie ma zgrabne paluchy, że taki węzeł zaplątał, że to nie idzie tego rozplątać teraz. Teraz tak, jakby cię to kolega tak lekko pieprznąć, żeby cię nie uszkodzić za mocno. Rock throw. Widzę, że całkiem ciekawa opcja. Recover, o cholera. Widzę, że będzie ciekawa walka. Dobra, wiecie co? Muszę go teraz pizgnąć. Ło. Pierwszy raz w tej serii padły mi wszystkie Pokémony. To jest niesamowite. Czekajcie, na którymś... O, tu na tym save'ie. Jeszcze raz. Ja cię sunę. Pierwszy raz mi się to zdarzyło. A tak kutasa ciężko jest złapać, no cholera jasna. Masakra jakaś. Jeszcze raz. Ja muszę go złapać, to jest jeden z moich celów od początku. Oj, teraz możemy się licytować. Jeszcze raz. No i właśnie. Ło! Udało się. Nie wiem, za którym pokebolem wam powiem, ale od wczytania gry tak dosyć szybko, także... Gzymiu, tu dałeś się złapać. Dobrze, dobrze. Ja ci mówiłem, że to będzie dobra decyzja, ale nie chciałeś mnie słuchać. Teraz wiesz już, że to jest dobra decyzja. Co ty chcesz, co ty chcesz, co ty chcesz? Tak, przez naukowców. No i super, no i mogę się czuć lepszy, mogę się czuć super, ekstra... No co ja będę mówił? No dobrze, dobrze, dobrze jest, dobrze jest. Escape rope, uciekniemy oczywiście stąd, bo nie chciało mi się tam już dymać przez cały ten, przez całą to jaskinię. Złapaliśmy Mewtwo, jeszcze mogę wam pokazać, jak on wygląda w boksie, jakie ma ataki, jakie tam pierdoły z nim są ogarnięte. Mewtwo. Sumari, psychiczny Pokémon, 150 numer ma Jolly Nad Nature. Meet Inke Cerulean Cave at 70 poziom. At 70 level, tak? No i tak, specjalnego ataku ma w cholerę, speeda ma w cholerę, też jest bardzo szybki. Teraz popatrzmy, ma to jakieś coś, Swift. Co to jest? Recover, Safeguard, Psychic. Powiem wam tak, wolę mojego Majmina niż tego cholernego Mewtwo. Dlaczego?
Bo tak, bo Majmin jest dla mnie lepszy po prostu. Znaczy, lepszy, fajniejszy. Bardziej mi się podoba Majmin, po prostu. To jest tyle, jeśli chodzi o ten odcinek. Trochę było problemów z tym Rocket Warehouse, z tym ich kuźwa magazynem. Było problemów, bo ja jestem idiotą i nie potrafiłem zauważyć, że tam... Znaczy, nie zauważyłem, że tam jest przejście i można tam przejść. No cóż, niestety, zapaliśmy Mewtwo, więc podejrzewam, w następnym odcinku będzie rewanż z Ligą. A po rewanżu z Ligą spróbujemy się zająć tymi legendami, aczkolwiek... Legendarne psy to chyba nie chcą mnie znać, bo ani razu jeszcze ani jeden się nie pojawił. Jakby się jeden pojawił, to od razu by Master Balla na ryj dostał i tyle, bo ja bym się z nim nie pieścił, bym nie ten, bo on potrafi uciec, a mała szansa jest na spotkanie go, więc bym się nie pieścił, tylko od razu Master Ball bez uszkadzania go. Co wam tam jeszcze mogę powiedzieć? To tyle, na ten odcinek to tyle, także dziękuję wam bardzo za obejrzenie tego odcinka, zapraszam was na mojego Facebooka, którego macie w opisie, zapraszam do innych filmików i na razie.